Cześć! W ostatnim odcinku poznaliśmy, jak poprawnie umyć traktor. W tym odcinku potwierdzimy kilka faktów bądź obalimy kilka mitów. Mateusz, powiedz mi, czy myjka ciśnieniowa niszczy lakier? Słuchaj, sama myjka ciśnieniowa nie niszczy lakieru. Kwestia jest taka, jaką użyjemy. Czyli musimy dostosować moc myjki, jej ciśnienie do tego, co robimy, jak podchodzimy do mycia, jak jej używamy. Sama myjka nam nie uszkodzi nic. Powiedz mi, czy sama woda wystarczy do umycia maszyny? Oczywiście nie. Sama woda nie wystarczy, dlatego że jest to nieekonomiczne i nieefektywne. Mycie samą wodą powoduje to, że tracimy strasznie dużo czasu na to, żeby domyć tą maszynę. Po drugie, niszczymy też sporo zasobów, cennych zasobów, jaką jest woda. Dlatego do mycia maszyn powinniśmy używać dedykowanych środków. Rozumiem. To powiedz mi, czym różni się teraz płyn do mycia naczyń, a od wasz środek? Właśnie, jedno i drugie myje. Tylko każdy środek ma swoje zastosowanie. Tak samo jak nie użyjemy płynu do mycia naczyń do mycia włosów, tak samo nie powinniśmy używać płynu do mycia naczyń do mycia maszyn. Samo mycie może sobie jeszcze gdzieś tam z tym poradzić, ale pamiętajmy o tym, że środki dedykowane do mycia maszyn zawierają inhibitory korozji, które nam powodują to, że nowe ogniska rdzy nam gdzieś nie wychodzą. Zawierają woski, które nam zabezpieczają maszynę, nabłyszczają. Zawierają dużo związków, które pomagają nam dużo szybciej wymyć te zabrudzenia, ponieważ mycie talerzy, a mycie błota, smaru to są dwie różne sprawy, także powinniśmy korzystać z dedykowanych środków, a nie z płynu do mycia naczyń, czy choćby z samej wody. Rozumiem. Jak już przy myciu jesteśmy, no to częste mycie skraca życie maszyny? Powiem tak, oczywiście, że nie. Wszystko zależy od tego, jak maszynę używamy, jaką mamy pogodę, w jakim terenie żeśmy pracowali. Wszystko zależy od tego, jakie są te złogi i po prostu nie doprowadzajmy do tego, żeby te złogi leżały jak najdłużej na maszynie. A jeżeli używamy dobrych, bezpiecznych środków, one nam tylko pomagają w zabezpieczeniu tej maszyny. Okej. Ciepła czy zimna woda? Jedna i druga się nada, bo to jest tak samo jak z każdym myciem czegokolwiek innego, czy z praniem, czy z myciem siebie. Dobre środki działają w zimnej wodzie. Sprawdzają się w zimnej wodzie i tak powinny działać. Natomiast jeżeli mamy możliwość podgrzania tej wody, na przykład choćby w myjce ciśnieniowej, to jest zawsze na plus. To zawsze pomoże środkowi, żeby lepiej zadziałał. Rozumiem. Powiedz mi, istnieje mycie bezdotykowe? My produkujemy środki do mycia maszyn. Często pokazujemy właśnie mycie bezdotykowe, ale tak naprawdę uważamy, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Jeżeli mamy zabrudzenia, z którymi środek sobie fajnie radzi, to jak najbardziej możemy z tego mycia bezdotykowego korzystać, ale nie bójmy się użyć gdzieś szczotki, szmatki, żeby uzyskać jeszcze lepszy efekt. Pamiętajmy, że w myciu bezdotykowym te środki jednak są troszeczkę mocniejsze, a my, jeżeli chcemy zadbać o ekologię, wybierajmy takie właśnie środki dedykowane i nie bójmy się gdzieś mechanicznie jakichś tam większych czy grubszych warstw zabrudzeń, żeby je po prostu ściągnąć. Okej. Wąż czy myjka ciśnieniowa? A to już zależy, bo jeżeli mówimy o tym myciu bezdotykowym, no to jak najbardziej musi być myjka ciśnieniowa, bo tu musi jednak ciśnienie zadziałać, żeby pomóc nam dużo lepiej i szybciej pozbyć się tych zabrudzeń. Jeżeli korzystamy z mycia dotykowego, czyli z mycia mechanicznego, używając szczotki bądź jakieś tam gąbki czy szmatki, wtedy jak najbardziej wystarcza nam środek, owa szczotka bądź gąbka i wtedy możemy wykorzystać zwykły wąż ogrodowy z takim ciśnieniem, jaki po prostu mamy w tym wężu i po prostu sobie to wszystko pozmywać. Okej. Mycie od dołu do góry czy od góry do dołu? I tu jest dosyć fajne pytanie, dlatego że dwie metody się sprawdzają, tylko zależy z czego korzystamy. Jeżeli korzystamy z mycia dotykowego, to jak najbardziej myjemy od góry do dołu. Dlaczego? Dlatego że najwięcej zabrudzeń, zwłaszcza takich ziarnistych jak jakieś piaski, ziemia, jakieś tam mniejsze kamyki, one się czepiają od dołu maszyny, czyli na dole jest ich najwięcej. Jeżeli będziemy myć przy myciu mechanicznym szczotką, to wszystkie te piaski będziemy wciągać na lakier, będziemy rysować ten lakier na szyby, będzie nam to niszczyć maszynę. W tym wypadku myjemy od góry do dołu. Jeżeli mówimy o myciu bezdotykowym, to myjemy od dołu do góry. Dlaczego? Dlatego, że myjąc od dołu do góry, już nie musimy się przejmować tymi piaskami,
ale musimy się przejmować środkiem, który jest nałożony na daną maszynę. I jeżeli myjemy od dołu do góry, to mamy pewność, że przez cały proces mycia ten środek jest wmieszany jakby w cały ten proces i cały czas myjemy środkiem. A jeżeli byśmy zmyli od góry, to od góry zaczniemy to wszystko spłukiwać i na dole będziemy mieć już samą wodę. To powiedz mi teraz, jak często myć te maszyny? Jak często też zależy właśnie, jak korzystamy z maszyny. Na pewno, tak jak już wspomniałem, nie doprowadzać do tego, żeby te złogi dłuższy czas przylegały do powierzchni, no bo wpływa to na to, że ta powierzchnia się niszczy. Także to już zależy typowo od danego rolnika, jakie ma podejście i od tego, jaką ma maszynę, jakiej używa. Mateusz, słyszałam różne pogłoski, różne opinie. Kombajn na zimę myć, nie myć, co o tym sądzisz? Jak najbardziej myć, dlatego że po sezonie w różnych częściach kombajnu osadzają się różne pozostałości żywne, które jeżeli zostawimy na zimę, tylko powiedzmy odmuchamy sobie ten kombajn, one pozostaną nam w tych różnych zakamarkach i później one dobrze sobie przesną przez zimę i później jak wyjeżdżamy takim kombajnem na sezon, jedziemy już do prac polowych, bardzo często one wchodzą w różne zakamarki, zwłaszcza łożysk, co powodują niszczenie tych łożysk, zacieranie się tych łożysk, wytwarza się temperatura i wtedy mamy bardzo dobry materiał do tego, żeby ten kombajn po prostu podpalić. Także my zalecamy, żeby po każdym sezonie dobrze wymyć kombajn. Najlepiej wykorzystać do tego pogodę taką, jak mamy dzisiaj. Słoneczko, delikatny wietrzyk. Pootwierać wszystko, dobrze powymywać, używając tego dobrego środka bezpiecznego, który też tam nie doprowadzi do powstawania jakichś ognisk rdzy. Wymyć, zostawić, niech on sobie dobrze przeschnie, niech ta cała woda odparuje. I dopiero wtedy taki kombajn, tak przygotowany, schować na zimę do garażu, że tak powiem, i czekać na kolejny sezon. Mateusz, a po myciu warto zabezpieczać maszynę? I czy w ogóle zabezpieczać? Czy jest w ogóle jakiś sens w tym? Słuchaj Martyna, jak najbardziej tak. Po każdym myciu warto zabezpieczyć maszynę. Oczywiście środki, przynajmniej te, które my produkujemy, mają w sobie różne związki zabezpieczające, ale warto jest użyć kolejnego środka, który jeszcze bardziej, nie dość, że nabłyszy nam tą maszynę, to jeszcze pozwoli na to, że środek osiądzie na powierzchni maszyny, wypełni pory. Wpływa to na to, że podczas kolejnego używania maszyny ten brud nie będzie tak mocno przywierał do maszyny, co pozwoli nam na szybsze wymycie maszyny podczas kolejnego mycia i co również zredukuje nam koszty tego mycia. Także jak najbardziej po każdym myciu zalecamy zabezpieczenie takiej maszyny. Z pomocą eksperta obaliliśmy kilka mitów dotyczących mycia maszyny. A wy lajkujcie, subskrybujcie, no i oczywiście pamiętajcie, bądźcie na czasie. Do zobaczenia, pa! To było dobre. Tego bym nie wycinał.